Jakie znacie aparaty do robienia zdjęć? Oprócz lustrzanek i cyfrówek może pamiętać jeszcze aparaty na klisze, które dzisiaj bądź co bądź są już totalnym oldschoolem. A może polaroidy wywołujące zdjęcia zaraz po naciśnięciu spustu migawki? To, co dzisiaj dla was mam, to aparat na dyskietkę 3,5 cala, czyli nośnik o zabójczej pojemności 1,44 MB. Zaciekawiłem, to lecimy z odcinkiem. Siema, mam dzisiaj dla was aparat marki Sony, a dokładniej Mavica MVC FD200, czyli jeden z ostatnich Mavików na dyskietki, co za tym idzie, najbardziej wypasiony. No ale zacznijmy może od początku. Dzisiaj powszechnym standardem zapisywania cyfrowych zdjęć jest karta pamięci i to w jednym standardzie, SD, ale kiedyś nikomu to nawet się nie śniło. Sony zaczęło swoją przygodę z zapisem cyfrowych zdjęć już w 1981 roku i właśnie wtedy pojawiła się nazwa Mavica. Obsługiwała ona dyskietkę, z tego co mi się udało znaleźć, to chyba 2,5-calową. Rewolucją stały się aparaty Sony Digital Mavica, czyli z wyświetlaczem, produkowane od 1997. Ich standardem była 3,5-calowa dyskietka, którą wykorzystywało się w komputerach domowych, co znacznie ułatwiło przede wszystkim przenoszenie zdjęć. Rok 2001, czyli Sony wprowadziło serię CD Mavica, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywała krążek CD jako nośnik do nagrywania i przenoszenia zdjęć. Takie aparaty, jak i te dyskietkowe, były produkowane do 2003 roku, bo wtedy już standardem stawały się pamięci flash, czyli znane dzisiaj karty pamięci. Samo Sony wprowadziło serię aparatów CyberShot i Alpha, co automatycznie spowodowało zamknięcie kawałka ciekawej historii, jaką była Mavica. No to teorię mamy za sobą, teraz zajmijmy się, mówiąc po amerykańsku, unboxingiem omawianego sprzętu. Samo pudełko jest gigantyczne, ale spokojnie, to nie paczka chipsów, gdzie połowa opakowania to po prostu powietrze. Grafiki przedstawione na pudełku prezentują nam największe bariery ówczesnego sprzętu. PAL lub NTSC, czyli standard wideo, amerykański lub europejski. Jeśli ktoś totalnie nie wie, co to jest, to w takim największym skrócie chodzi o klatkaż. Efektywne 2 megapiksele, to dzisiaj może wywoływać uśmiech politowania na naszej twarzy, ale wtedy to było czymś mega na wypasie. Tak dla porównania. Telefon, który miał właśnie 2 megapiksele, był Sony Ericsson K750, którego premiera odbyła się dużo później, bo w 2005 roku. Kolejnym wypasem jest możliwość zmiany w locie nośnika pamięci z dyskietki na kartę pamięci Memory Stick i taka opcja, jak i sama karta pamięci, były wtedy kosmicznie drogie. A czym jest sześciokrotny zoom czy tryb makro, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. MPEG mówi no audio, daje nam do zrozumienia, że mamy tutaj do czynienia z możliwością nagrywania wideo, ale bez dźwięku, co by się zgadzało. Z tych ważniejszych funkcji i oglądania pudełka to by było w zasadzie tyle, bo lepsze chowa się w środku. Na pierwszy ogień idą kable, jeden do zasilacza, co pozwoli naładować nam baterię naszego aparatu. I tak, nie przesłyszeliście się, aparat jest wyposażony w akumulator, a nie w paluszki. Kolejny jack cinch, który niestety nie mam pojęcia, jakie ma zastosowanie i co dzisiaj jest standardem, a wtedy raczej niekoniecznie, czyli kabel USB aparat. Zastosowanie jego zbytnio nie odbiega od tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, umożliwia przenoszenie zdjęć lub filmów. Jedyną różnicą jest to, że USB nie ładuje baterii. Następnie wspomniany wcześniej zasilacz, który, uwaga, no co on może robić? No dobra. Chyba ładuje naszą baterię, tak, to na pewno do tego służy. Dziwnym wejściem jest zakończony sam kabel. Osobiście pierwszy raz widzę takie coś, ale spełnia swoją funkcję, czyli ładuje, to w sumie w zasadzie najważniejsze. Czy to było w standardzie, czy jest to opcja dokupiona przez poprzedniego właściciela? To tak naprawdę bladego pojęcia, ale mowa o obiektywie, a raczej szkiełku powiększającym rybim okiem, bo w porównaniu do dzisiejszych obiektywów to faktycznie wygląda trochę biednie. Następnie obstawiam, że może to być oryginalna 3,5-calowa dyskietka dołączona do zestawu firmy takiej jak aparatu, czyli Sony. Co lepsze, działa i zdjęcia wykonywałem właśnie na niej. Następnie wypas, jakich mało, a mowa o karcie pamięci o zawrotnej pojemności 8 MB. Dzisiaj śmiech na sali, ale w tamtych czasach rarytas i naprawdę spora ilość pamięci. Dostajemy również oryginalną smyczkę Sony, która w tym przypadku jest fabrycznie zapakowana, więc nikt jej nie używał. Mamy też
również i płytę, która na moje oko zawiera jakieś tam sterowniki pomagające w komunikacji między PC-tem a aparatem. Ostatnią rzeczą, a raczej rzeczami, są papiery. Instrukcje obsługi w tym przypadku języka polskiego brak, co w zasadzie mnie nie dziwi, jakieś tam inne mało istotne papiery i ulotka informująca o innych dobrach Sony, w tym przypadku ten wspaniały laptop. Przechodzimy do najważniejszego, czyli samego aparatu Sony Mavica, który w moim przypadku jest owinięty folią bąbelkową. Na pierwszy rzut oka, a raczej chwyt w dłoń, jest to bestia, jest naprawdę dużych rozmiarów i określenie jego jako kompakt dzisiaj byłoby mega nietrafione. No ale dobra, idziemy dalej. Napis na górze aparatu, oprócz tego, że mówi nam o możliwości nagrywania filmów, zawiera tutaj bardzo ważną informację. Piękny napis pogrubioną czcionką 4X, co oznacza, że prędkość zapisu dyskietki to 4. Co w tym nadzwyczajnego? Standardowy napęd w komputerze, z tego co ja się orientuję, to razy 2. Jego dźwięk jest nam wszystkim doskonale znany. Natomiast tutaj oprócz takich oczywistości jak krótszy czas zapisu, jest on naturalnie inny i słychać po prostu, jak on zasuwa. Po prawej stronie dumnie prezentuje się napis informujący o zoomie, jak i wejście na to śmieszne zasilanie, schowane pod gumową zaślepką. Natomiast prawa strona to miejsce na naszą oryginalną dyskietkę. Plus do tego jeszcze mamy zmyślny przycisk, który umożliwia jej wysunięcie. Od spodu gwint na statyw, co już wtedy nie było niczym dziwacznym, jak i miejsce na wspomnianą wcześniej wymienną baterię do aparatu. Co mega mnie zdziwiło, sama bateria, jak jej montaż, wygląda jak w moim głównym, wówczesnym, współczesnym aparacie, więc technologia tak naprawdę w tym przypadku za bardzo się nie zmieniła. Od frontu, oprócz standardów takich jak obiektyw, lampa błyskowa czy zoom, musiało się pojawić nalepki mówiące, jaką wypasioną wersję trzymamy w ręku i żeby osoba stojąca po drugiej stronie obiektywu czuła nasze bogactwo? Serio, innego zastosowania tego nie widzę. Kupujący wie, co ma, a raczej wie, na co wydał swój hajs, a reklamowanie tego od frontu miało chyba służyć jako swojego rodzaju lans? Dobra, nieważne. I teraz to, na co my patrzymy najczęściej, czyli tył aparatu. Zaślepka od portu USB i miejsce na kartę pamięci. Przełącznik zmieniający w locie miejsce zapisu zdjęć i filmów oraz przełącznik od zasilania. Kolejne dwa suwaki to on-off wyświetlacz LCD oraz zmiana trybów pomiędzy wyświetlaniem zapisanego materiału, robienia zdjęć i nagrywania wideo. Na samym dole cztery gumowe przyciski. Ustawienie wyświetlacza, program, czyli tryb foto, makro i focus. Dostępny jest też i krzyżak, którym nawigujemy się po menu aparatu z niewygodną opcją zatwierdzenia, czyli jego naciśnięcie. Tak na marginesie, używając tego krzyżaka, przypomniały mi się wspaniałe czasy pierwszych joysticków w Sony Ericssonach, czyli jeśli ktoś to pamięta, wie doskonale, co mam na myśli. Kiepska jakość i precyzja połączona z nietrwałością i niewygodą użytkowania. Serio, nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie był ich prekursor. Dobra, nieważne. Na samym środku to, co patrzymy, spoglądamy najczęściej, czyli wyświetlacz LCD. O dziwo, nie jest on mega mały, jest taki w miarę czytelny i na tamte czasy to chyba pełen wypas. Chociaż ciekawi, zastanawia mnie jedna rzecz. Totalnie nie mam pojęcia, po co to światło od góry, przecież to jest wyświetlacz LCD, więc sam jest podświetlany. Jak ktoś ma jakieś pomysły, serio, piszcie śmiało. Ja, jak to ja, nie miałem czasu naładować jego baterii, ale była możliwość pracy na jego zasilaczu, więc mam szczęście. Po uruchomieniu, z rozładowaną oczywiście baterią, możemy ustawić datę albo, jak w moim przypadku, olać to. Obsługa aparatu jest bajecznie prosta, wszystko jest doskonale opisane, ilość przycisków nie przytłacza, a śmiganie po menu, jak i ustawieniach aparatu jest naprawdę intuicyjne. Nawet ten krzyżak spełnia swoją rolę pomimo tej kiepskiej jakości, a raczej precyzji. Dalej mamy ustawienia samego aparatu, takie jak godzina, jasność, język, pikanie, więc takie podstawowe i, jakby to ładniej powiedzieć, mało istotne rzeczy. Następnie już bardziej istotne, czyli ustawienia samego aparatu, takie jak ISO, ustawienia zoomu czy lampy błyskowej. Zakładka File to ustawienie rozdzielczości, nazw, numerowanie i tym podobne. Ostatnia, Effects, jak sama nazwa wskazuje, dodaje efekty do robienia zdjęć, takie jak na przykład sepia. Teraz pokażę wam parę zdjęć, jakie udało mi się wykonać, jakby to ładnie powiedzieć, wspomnieniem czasów, kiedyś to było, czyli Sony Mavica.
Jak wyglądają zdjęcia? Sami widzicie. O dziwo, nie są może one najgorsze, powiedziałbym, że są akceptowalne, chociaż w formacie 4x3. O wideo nie będę wspominać, bo to przypomina pierwsze telefony z aparatem, czyli na wyświetlaczu 3 cale daje radę, ale rozciągnięte do dzisiejszych standardów, no to sorry, jest to totalnie nieakceptowalne i przede wszystkim nieczytelne. W tamtym czasie Mavica była uważana za jedną z bardziej rewolucyjnych serii przez łatwe przenoszenie zdjęć między aparatem a komputerem poprzez wspomniane dyskietki. Ale wysoka cena, jak i sama waga, to nie jest jedyna wada. Jakość zdjęć była znacznie niższa niż aparatów na klisze. Owszem, cyfryzacja zdjęć dopiero się zaczynała, ale tak czy siak, ludzie częściej wybierali tańszą opcję, czyli analogi. Podkreślam, ten aparat ma 2 megapiksele, a można było kupić o mniejszej rozdzielczości, który robi automatycznie gorsze zdjęcia. Czy warto dzisiaj posiadać oto taki sprzęt? I tak, i nie. Jeżeli ten aparat zestawimy nie z aparatem, a z najgorszym smartfonem, najtańszym jaki powstał, ówczesny, po prostu ówczesny najtańszy smartfon, to ten smartfon będzie robił 100 razy, 1000 razy lepsze zdjęcia niż ten aparat. Pod tym względem to nie ma sensu. Z drugiej strony cena na pewno nie odstrasza. Takiego samego modelu, jak ja dziś prezentuję, akurat nie znalazłem, ale podobnych Mavików trochę można znaleźć. Ten, który posiadam, ma już miejsce na kartę pamięci, USB, czy te na bogatości 2 megapiksele. Inną kwestią jest to, że jest w 100% sprawny, w ładnym stanie i przede wszystkim kompletny. Na aukcjach można zobaczyć podobne w gorszym lub lepszym stanie, albo o tej zawrotnej rozdzielczości 0,3 megapiksela. Dla mnie osobiście to taka zabawka, którą fajnie było zobaczyć i naprawdę cofnąć się w czasie o te ponad 20 lat. Coś wyjątkowego i gdyby nie mój kolega, bo tak, aparat nie jest mój, nawet bym nie wiedział o istnieniu aparatu na dyskietki. Sorry, nie oszukujmy się, w naszej trochę jeszcze wtedy zacofanej Polsce nie było to totalnie popularne, a cena dla nas była po prostu zaporowa. Ładne, kompletne i przede wszystkim działające egzemplarze na pewno tanieć nie będą, więc to chyba dobra inwestycja i chyba by dobry czas, by coś takiego nabyć. A co wy myślicie o serii Sony Mavica? Może mieliście, może macie, chcecie? Podzielcie się, bo komentarze jak zawsze należą do was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!